Niedoceniona pani profesor. Mało kto dziś pamięta postać Józefy Franciszki Jodejko, wybitnej polskiej lekarki, psycholożki, fizjolożki, współtwórczyni nauki o dziecku oraz pedagogiki specjalnej. Józefa Jodejko jako jedna z pierwszych fizjologów publicznie głosiła, że dieta jarska jest dla dziecka najstosowniejsza. Ponadto obok Marii Skłodowskiej-Curie jest najbardziej znaną w Europie przełomu XIX i XX wieku kobietą naukowcem polskiego pochodzenia, która jako pierwsza Polka wykładała w College de France. Niedaleko miasteczka Pawłocz w powiecie skwirskim, na prawym brzegu rzeki Kamionki, w ziemi kijowskiej, znajdowały się zabudowania małej wioski Poczujki. Duża część tej osady była własnością Lucjana i Karoliny Jodejków, zamożnej rodziny ziemiańskiej, a do znaczących budynków należała prawosławna cerkiew pod wezwaniem świętego Jerzego oraz niewielki dwór. To tutaj, w sielankowej atmosferze prowincji kresowej drugiej połowy XIX wieku, przychodzi na świat 29 stycznia 1866 roku Józefa Franciszka Jodejko, jedna z najwybitniejszych, choć zapomnianych przez rodaków, polskich uczonych oraz pierwsza na świecie kobieta, której powierzono kierowanie akademicką katedrą psychologii. Po kilku pierwszych latach spędzonych w sielskich warunkach, jeszcze jako dziecko, przenosi się w roku 1873 wraz z rodziną do Warszawy. Miała trójkę rodzeństwa, siostrę Zofię i braci Mieczysława i Tadeusza. Rodzice od początku bardzo dbają o wykształcenie córki, dlatego wczesną edukację zdobywa w domu rodzinnym pod okiem mamy i francuskiej nauczycielki pani Perosset. Ta praktyka edukacyjna była w ówczesnych czasach dość powszechna, ponieważ w Polsce, znajdującej się pod zaborem rosyjskim, kursy w szkole mogły odbywać się tylko w języku rosyjskim, a to było nieakceptowane przez rodzinę Jodejków. W roku 1876 rodzice przenoszą się na ulicę Smolną, niedaleko pensji Sierakowskiej, gdzie 10-letnia Józia przez jakiś czas pobiera tam nauki. Mama zorganizowała w domu kursy z zakresu szkoły średniej, na których wykładali polscy profesorowie. Nauka na nich trwała 7 lat. W końcowym etapie tej edukacji zaczęła poważnie myśleć o studiach uniwersyteckich. W 1884 roku przystąpiła do egzaminu państwowego na nauczycielkę domową. Wszystkie egzaminy zdała bardzo dobrze, z wyjątkiem języka rosyjskiego, który musiała poprawiać. Jednak do poprawki nie przystąpiła, ponieważ zaplanowała wyjazd za granicę w celu kontynuacji nauki na uniwersytecie. Ten wybór oznacza dla 18-letniej dziewczyny rozłąkę z ojczyzną, rodziną i wyjazd w nieznane, gdyż na studia w Polsce nie ma miejsca dla młodych, ambitnych i zdolnych kobiet na wyższych uczelniach. Dlatego najbardziej zdeterminowanym dziewczętom udaje się to przy wsparciu rodziny, aby wyjechać do Europy Zachodniej, gdzie mogą podjąć dalszą naukę akademicką. Taki sam los czeka Józefę Franciszkę, która po konsultacji z rodziną opuszcza na długo Polskę, aby podjąć studia na kierunku przyrodniczym na Uniwersytecie Genewskim, gdzie studiuje od 1886 do 1888 roku i ostatecznie uzyskuje tam maturę. Niemal wszyscy członkowie rodziny Jodejków byli uzdolnieni muzycznie. Ojciec ładnie śpiewał, matka i siostra Zofia i brat Mieczysław grali na fortepianie. Natomiast brat Tadeusz został zawodowym muzykiem i znanym kompozytorem. W Genewie miał się nią zaopiekować wybitny pisarz, wuj matki Zygmunt Miłkowski, znany pod pseudonimem Teodor Tomasz Jesz. Po przyjeździe na miejsce młoda studentka wybrała kierunek przyrodniczy, ponieważ uznała go za dobry wstęp do wszelkich nauk fizycznych i psychologicznych. Po 2 latach studiów uzyskała dyplom Bachelor
jako nauczycielka nauk psychologicznych i przyrodniczych. W Genewie przyjaźniła się z Michaliną Stefanowską, która tak ją opisała. Józefa Jotejko miała wówczas niespełna 20 lat. Odznaczała się wysokim wzrostem i smukłą postacią. Miała piękne, regularne rysy twarzy, prześliczną, bradoróżową cerę jasnej blondynki i krótko obcięte włosy. Nosiła obcisłe ubranie, binokle i kokieteryjnie paliła papierosa. Wszystko to razem czyniło ją podobną do młodziutkiego chłopca. Na twarzy jej był rozlany niezwykły wyraz szlachetności, przy tym cechował ją stale wesoły, figlarny humor i miły uśmiech. Tak, iż ta najmłodsza z ówczesnych studentek od razu zyskała sympatię w kolonii studenckiej. W 1888 roku, po latach rozłąki, wróciła do Warszawy, gdzie całymi godzinami snuła opowieści o pracy naukowej, profesorach, studentach i pięknej Genewie. Te wspomnienia spowodowały, że młodsza siostra Józefy, Zofia, postanowiła również rozpocząć pracę naukową. Jednocześnie Józefa zaczęła przygotowywać się do podjęcia studiów doktoranckich z nauk przyrodniczych. Rok później wraz z siostrą i mamą wyjechała na uniwersytet w Brukseli. Zosia wybrała kierunek przyrodniczy, natomiast Józia fakultet medyczny, dzięki czemu chciała zgłębić fizjologię i psychologię. Kiedy w 1890 roku stan zdrowia ojca Lucjana pogorszył się, siostra wróciła do Warszawy, a Józefa przeniosła się do Paryża. Tam wraz z koleżanką Michaliną Stefanowską wynajęła mieszkanie i rozpoczęła studia na Wydziale Medycznym. Jednak kilka miesięcy później dotarła do niej wiadomość z domu, że majątek rodzinny jest zagrożony bankructwem. Ojciec już nie żył, postanowiła więc sama pojechać do Petersburga, aby dopilnować spraw finansowych. Udało się jej uratować część kapitału rodzinnego, zainwestowanego w przedsiębiorstwo, i po podziale majątku dostała 3000 rubli, co w zupełności starczyło na opłacenie 6-letnich studiów medycznych w Paryżu i otwarcie gabinetu lekarskiego w 1896 roku. Życie Jotejko mijało na uczęszczaniu na wykłady na Wydziale Medycznym, zajęcia w prosektorium, w szpitalach i w pracowniach fizjologicznych. Wieczorami czytała lub spotykała się z koleżankami i braćmi stryjecznymi, Tadeuszem Chojeckim i Stanisławem Zarembą, znanym później profesorem matematyki. W wolne dni święta zwiedzała Paryż i wyjeżdżała na wycieczki za miasto. Józefa Franciszka Jotejko zdobywa ostatecznie wielokierunkowe i solidne wykształcenie. Po studiach z nauk przyrodniczych w Genewie kończy medycynę w Brukseli, a stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskuje w 1896 roku w Paryżu. Szczególnie interesują ją wtedy neurologia i psychiatria. Dziedziny te zgłębia z entuzjazmem u największych wówczas autorytetów z tej dziedziny. Nazywana również jest przez przyjaciół Josephine, korzysta ze swojej wolności i rozpoczyna od wprowadzenia odważnych, jak na ówczesne czasy, zmian w wyglądzie zewnętrznym. Tym samym decyduje się nie tylko na drastyczną zmianę fryzury, ale przede wszystkim na modyfikację dotychczasowego stylu życia na bardziej nowoczesny. Józefa pali papierosy, nie kryjąc się z tym, co w ówczesnym czasie nie przystoi młodej dziewczynie z dobrego towarzystwa. Wraz ze śmiercią ojca traci część środków materialnych, które do tej pory pozwoliły jej żyć wygodnie i skupić się wyłącznie na badaniach naukowych bez potrzeby szukania pracy. Ograniczona dostępność środków finansowych mimo wszystko nie wpływa na podejmowane przez nią decyzje. Przy pierwszej nadarzającej się okazji obie ambitne kobiety przenoszą się do Paryża, gdzie Stefankowska pracuje nad doktoratem z fizjologii, a Jotejko w tym czasie kontynuuje naukę na Wydziale Lekarskim. Przez kilka lat w Paryżu zajmuje się pracą naukowo-badawczą, której głównymi tematami jest zmęczenie i jego fizjologia.
Jedna z najważniejszych rozpraw naukowych i jej autorstwa nosi tytuł Znużenie. W swojej rozprawie doktorskiej ogłasza równanie krzywej ergograficznej, na podstawie której formułuje prawo mówiące, że liczby wyrażające stopień zmęczenia rosną w postępie geometrycznym, a liczby odnoszące się do czasu trwania pracy tworzą ciąg arytmetyczny. Formułuje również inne prawa fizjologiczne dotyczące zmęczenia, między innymi tak zwane prawo rozporządzalnego minimum Jotejko, według którego nawet silnie zmęczone mięśnie zachowują pewną resztkę siły, która nigdy nie wyczerpuje się całkowicie. Prowadzone przez nią badania naukowe, zupełnie przełomowe, wręcz rewolucyjne na początku XX wieku, a także jej zainteresowania z zakresu fizjologii, ułatwiają jej decyzję o założeniu prywatnej praktyki lekarskiej. Jotejko jednak szybko odkrywa, że ta droga jej nie odpowiada. Ma wtedy 32 lata. Po kilku latach spędzonych we Francji powraca w 1898 roku do Brukseli. Nowa szansa pojawia się, kiedy jej przyjaciółka Michalina dostaje tymczasową pracę w Instytucie Fizjologii w Brukseli. Również i ona postanawia pójść tą samą drogą akademicką. Od początku swojego pobytu w Belgii z entuzjazmem zaczyna pracę na stanowisku asystentki w Instytucie Fizjologicznym Solvaya, gdzie nowoczesny design oraz doskonałe wyposażenie, zgodne z życzeniem swojego patrona Ernesta Solvaya, przyciąga do Leopold Park międzynarodowych naukowców pragnących osiedlić się w zamożnej stolicy Belgii. W tamtym czasie wielu studentów i naukowców przyjeżdża do Brukseli, aby odbyć szkolenie uniwersyteckie, niedostępne w kraju pochodzenia z powodu dyskryminacji ze względu na płeć i wyznawaną religię. Pomimo, że Instytut Solvaya to miejsce przyjazne z doskonałymi warunkami do realizacji badań naukowych, nie zapewnia jednak naukowcom stałego zatrudnienia. Dlatego też, aby utrzymać się w Brukseli, wykłada dodatkowo psychologię eksperymentalną na Wydziale Nauk Uniwersytetu Brukselskiego, gdzie rozwija badania dotyczące psychofizjologii. W 5 lat po przyjeździe do Belgii zostaje mianowana kierownikiem laboratorium i to stanowisko piastuje przez 14 lat. Po raz pierwszy w historii kobieta bierze na siebie taką odpowiedzialność w międzynarodowym świecie akademickim. Ambitna polska badaczka jednocześnie uczestniczy w pracach Laboratorium Energetycznego Instytutu Solvaya oraz w Instytucie Socjologii, gdzie prowadzi badania nad zmęczeniem i związkiem z energią fizyczną i psychiczną. Badania te, zgodnie z ambicjami oraz ideałami Ernesta Solvaya, mają pomóc w optymalizacji wydajności pracy w przemyśle oraz zreformowaniu warunków pracy wśród robotników. Planowane reformy są opracowywane w oparciu o ówczesną wiedzę poszerzaną o nowe dyscypliny i dziedziny badań. Z jej perspektywy jako naukowca problemy społeczne doświadczane przez świat uprzemysłowiony mają swoje źródło w psychologii, a raczej w fizjologii, dziedzinie naukowej, której poświęca większość swojego życia akademickiego. W drugim dziesięcioleciu XX wieku jej zainteresowania skupiają się głównie na problematyce z zakresu organizacji pracy. Rezultaty jej obserwacji mają służyć przekształceniu w sposób postępowy i nowoczesny społeczeństwa zgodnie z naukowymi założeniami. Swoje rozważania przedstawia w swoim studium pod tytułem Nauka o pracy i jej organizacji, w którym zajmuje krytyczne stanowisko wobec taylorizmu, naukowej metody opracowanej przez Amerykanina Frederica Taylora, który nie brał pod uwagę pewnych czynników natury ludzkich, takich jak zmęczenie czy niezależność. Według niej czas oraz oczekiwania i wydajność pracy powinny odpowiadać specyfice każdego zawodu, czyli być zróżnicowane w zależności od powierzonych funkcji i zadań oraz spodziewanych rezultatów. Dowodzi tym samym, że czas pracy powinien być raczej wypadkową mierzalnego i racjonalnego podejścia opartego na badaniach naukowych.
Doktor Jotejko ma jednak bardzo idealistyczne spojrzenie na świat pracy robotników, spowodowane jest doświadczeniem wyłącznie akademickim. Dzięki badaniom prowadzonym wspólnie z Hektorem Denisem nad optymalnym spożytkowaniem energii oraz zmniejszeniem godzin pracy, jest przekonana, że nie doprowadzi do zmniejszenia wydajności pracy, lecz do jej zwiększenia dzięki odpowiedniemu zarządzaniu energią ludzką. Ta bardzo odważna koncepcja doprowadza dr Jotejko do odrzucenia nadmiernej standaryzacji obowiązków zawodowych, mających na celu uproszczenie i obniżenie kosztów każdego etapu produkcji. Według niej człowieka nie można porównywać w żadnym przypadku do maszyny. W swoim podejściu bierze raczej pod uwagę różnice w motywacji i indywidualne predyspozycje pracowników. Takie podejście to początek drogi, która stanie się w przyszłości dominującym modelem, a mianowicie opracowywaniem i ogólnym używaniem testów psychotechnicznych w nowej dziedzinie naukowej zwanej psychologią pracy. Jako zdeklarowana feministka staje w obronie zasady bardziej sprawiedliwego miejsca kobiety w społeczeństwie, w świecie pracy, edukacji czy w życiu prywatnym. Broni też bardzo skutecznie zasady dobrowolnego celibatu kobiet jako cechy feminizmu i przejawu wyboru własnej drogi bez społecznego napiętnowania. Ubolewa nad swoją złą sytuacją finansową, rozumiejąc, że bez emancypacji ekonomicznej nie można być człowiekiem wolnym, a tego pragnie najbardziej. Dlatego też przyjaciel Ernesta Solueya, Hector Denis, zwolennik ilościowego podejścia do nauk społecznych oraz członek Naczelnej Rady Pracy i Parlamentu Belgijskiego, rozpoznawszy talent akademicki, zdolności organizacyjne Józefy, dokłada wszelkich starań, aby jego protegowana otrzymała płatną posadę. W ten sposób pragnie zatrzymać uzdolnioną Polkę w Brukseli, aby mogła dalej kontynuować pracę naukową. Jednocześnie przyjmuje stanowisko nauczyciela psychologii na kursach dla przyszłych nauczycieli w Mons i Charleroi. Po raz kolejny Józefa demonstruje nieprzeciętną umiejętność adaptacji do nowych warunków oraz pracy z niezwykłym oddaniem. Początkowo mało zorientowana w pedagogice i edukacji, postanawia wykorzystać swoje podstawowe badania. Z czasem jej zainteresowania zmieniają się stopniowo z fizjologii przez psychologię aż do pedagogiki. Staje się gorliwą rzeczniczką nowej dyscypliny pedologii, która polega na studiowaniu fizjologii i psychologii dziecięcej. Po dogłębnych badaniach nad zmęczeniem mięśni i bólem, na które poświęciła swoją pracę w latach 1898-1906, jej zainteresowania kierują się w stronę pedagogiki. W obu dziedzinach jej działania sprowadzały się do identyfikacji modelu matematycznego, począwszy od zebrania danych empirycznych, poprzez pomiary uzyskane z dostępnych wówczas materiałów naukowych oraz analizę wyników przy pomocy wykresów i tabel. Prowadząc badania z zakresu psychologii i fizjologii dziecka, osiąga w tych dziedzinach niepodważalne sukcesy naukowe. Jako pierwsza w Belgii stosuje na szeroką skalę eksperyment psychologiczny, przyjęty następnie w psychofizjologii. Bada m.in. ogólny przebieg procesów pamięci, czyli zapamiętywanie cyfr, sylab, słów i obrazów przez dziecko. Zajmuje się głównie rolą uwagi dziecka w tych procesach. Ponadto analizuje tzw. pismo zwierciadlane oraz porównuje psychologiczne różnice między płciami. W mniejszym stopniu interesują ją procesy emocjonalno-motywacyjne, lecz i w tym zakresie prowadzi badania nad poczuciem sprawiedliwości wśród młodzieży szkolnej, stosując do tego celu specjalnie przygotowaną ankietę. Według jej definicji pedologia to nauka o dziecku, stawiająca sobie za zadanie poznanie dziecka pod względem fizycznym, psychicznym i socjologicznym w celu należytego wychowania go i skierowania do odpowiedniego zawodu. W 1908 roku Jotejko publikuje artykuł, w którym przedstawia swój pogląd na cele i metody psychologii.
jest zdecydowaną zwolenniczką eksperymentu jako metody badawczej. Z rezerwą odnosi się do nowinki psychologicznej, czyli testów. Uważa, że są one zbyt mało dokładne, choć docenia jednocześnie łatwość w ich stosowaniu oraz możliwości, które otwierają się przed nimi w praktyce wychowawczej. Wdraża program tzw. indywidualnej psychologii, której zadaniem było opracowanie procedury dokładnej charakterystyki psychologicznej każdego człowieka. Zgodnie z tym programem prowadzi szczegółowe badania, a wyniki doświadczeń kierują jej uwagę na zastosowanie pomiarów psychologicznych do celów pedagogicznych. W swojej pracy poświęconej edukacji przyjmuje metodologię eksperymentalną i ilościowo-porównawczą. Metoda działania pozostaje wciąż taka sama. Chodzi o mierzalność, zaznaczanie ilości, standaryzowanie, przedstawienie rezultatów w tabelach i na wykresach, aby optymalizować metody. W ten sposób zainteresowania pedologią przerodziły się wkrótce w doskonałą ekspertyzę, a sama staje się niekwestionowanym autorytetem w zakresie psychologicznych badań nad rozwojem dzieci jako podstawy do opracowania skutecznych metod i form wychowania oraz kształcenia. W 1909 roku w Brukseli organizuje letni kurs dla nauczycieli w formie seminarium pedologii, a następnie organizuje pierwszy Międzynarodowy Kongres Pedologiczny w 1911 roku. Kongres okazuje się ogromnym sukcesem. Gromadzi około 500 delegatów reprezentujących 20 różnych krajów. Wreszcie po wielu latach przygotowań w 1912 roku zakłada w Brukseli niezależną strukturę edukacyjną w celu prowadzenia badań naukowych z zakresu psychologii dziecka. Powstaje zatem International Faculty of Pedologia jako międzynarodowy wydział. Dzięki swojemu dynamizmowi i sieci dobrych relacji społecznych udaje się jej pozyskać zarówno finansowanie oraz przyciągnąć hojnych patronów i ekspertów psychologii, którzy przyjeżdżają do Brukseli, aby udzielać lekcji lub zgadzają się przyjmować w swoich instytucjach uczniów wysyłanych przez IOTEIKO. Niestety, w świecie akademickim jej inicjatywa jest minimalizowana i nie brakuje sceptyków krytykujących poczynania młodej kobiety polskiego pochodzenia. Wydział pedologii niestety nie przetrwa I wojny światowej, choć przyjaciółka i asystentka dr Waria Kipini wspomaga Józefę w laboratorium pedologii z całych sił. Kariera naukowa młodej Polki nie jest łatwa dlatego, że w tamtych czasach kobiety nie mogły liczyć na wsparcie w świecie należącym zupełnie do mężczyzn. Pracując na Uniwersytecie Brukselskim, publikuje liczne prace naukowe dotyczące diety jarskiej. Za swoją rozprawę pod tytułem Dziecięctwo wegetariańskie zostaje w sposób szczególny wyróżniona i nagrodzona przez Akademię Francuską. Systematycznie w swoich opracowaniach wykazuje, że spożywanie mięsa skraca życie i jest przyczyną różnorakich schorzeń. Podczas pierwszego Międzynarodowego Kongresu Higieny Elementarnej, która miała miejsce w Paryżu w 1906 roku, występuje z odczytem Badania fizjologiczne na wegetarianach, a w grudniu tego samego roku bierze udział w konferencji Brukselskiego Związku Wegetariańskiego. Opracowanie wyników jej badań naukowych na temat żywienia wegetariańskiego znajduje miejsce wśród materiałów z konferencji. Dr Jotejko swoje doświadczenia kontynuuje wraz z Gruzinką dr Warią Kipiani. Uczone badają za pomocą erografu wytrzymałość mięśni na znużenie oraz czas trwania reakcji nerwowych u jaroszów. Potwierdzoną wytrzymałość wegetarian w sporcie i podczas wykonywania pracy fizycznej tłumaczą tym, że pokarmy jarskie zawierają zdecydowanie mniej toksyn niż mięsne, a toksyny z kolei są główną przyczyną znużenia. Dlatego jarstwo według nich jest najwłaściwszym sposobem odżywiania nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Artykuły oparte na badaniach naukowych na temat wegetarianizmu
pojawiają się również w La Revue Psychologique, przegląd psychologiczny założony przez Jodejko w 1908 roku. Jest to publikacja naukowa poświęcona m.in. psychologii i rozwojowi dziecka, wydawana do 1913 roku. W wieku 40 lat, w 1906 roku, ma imponujący dorobek naukowy, na który składa się ponad 100 publikacji, a także prestiżowe nagrody i wyróżnienia międzynarodowe. W 1896 roku otrzymuje wyróżnienie na Uniwersytecie Paryskim za pracę dotyczącą znużenia i oddychania mięśni. Dwukrotnie otrzymuje Nagrodę Królewskiego Towarzystwa Nauk Medycznych i Przyrodniczych w Brukseli, a także trzykrotnie od Francuskiej Akademii Nauk i dwukrotnie od Akademii Medycznej w Paryżu. Kiedy wybucha I wojna światowa, znajduje się w sytuacji dosyć niepewnej politycznie. Dlatego rok później postanawia opuścić stolicę Belgii, by następnie osiedlić się wraz z przyjaciółką Marią Grzegorzewską w Paryżu. Jodejko nie przestaje pracować i wciąż prowadzi badania w pracowni doświadczalnej Charlesa Richetta. A jej naukowe osiągnięcia doprowadzają ją do dominacji na wymarzonym stanowisku nauczycielki akademickiej. Kolegium profesorskie prestiżowego Collège de France w 1916 roku powierza jej katedrę dla najlepszych profesorów cudzoziemców. Ta nominacja sprawia, że jest pierwszą kobietą, która otrzymała zaszczyt będący z perspektywy czasu swoistym ukoronowaniem jej życia naukowego na obczyźnie, w całości poświęconego badaniom i nauczaniu. Jej wykład inauguracyjny, wygłoszony 24 stycznia 1916 roku, gromadzi całą elitę intelektualną Paryża. Jest to bowiem pierwszy wykład kobiety cudzoziemki, która dokładnie w 70 lat po Adamie Mickiewiczu dostąpiła tego zaszczytu i przemawiała na tej uczelni istniejącej od 1530 roku. Obejmuje także katedrę pedologii i psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie w Lyonie. W tym samym roku zakłada w Paryżu Polską Ligę Nauczania, która ma na celu działania promocyjne dotyczące organizacji szkoły nowoczesnych metod nauczania zgodnych z najnowszymi wynikami badań z dziedziny psychologii i pedagogiki. Zgromadzone informacje i wiedza na ten temat zostają opublikowane w wydawnictwie pod tytułem Kroniki Polskiej Ligi Nauczania. Po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej postanawia wrócić do ojczyzny. Nie zastanawia się i w 1919 roku rezygnuje z prestiżowej pozycji nauczyciela w Collège de France i powraca w rodzinne strony. Pomimo wieloletniej pracy naukowej na emigracji, wciąż jest na bieżąco z istniejącymi trendami naukowymi w Polsce, gdyż przez cały czas utrzymywała ścisłe kontakty naukowe z krajem. Rozpoczyna pracę jako wykładowczyni fizjologii na Wydziale Medycznym w Warszawie, a także uczestniczy w szkoleniu nauczycieli szkół podstawowych, czerpiąc z osiągnięć swojego zagranicznego doświadczenia naukowego. Niestety, w wolnej Polsce wciąż nie ma zasłużonego miejsca dla ambitnych kobiet naukowców. Nie uzyskawszy katedry na Uniwersytecie Warszawskim, podejmuje pracę jako nauczyciel psychologii ogólnej, eksperymentalnej i pedagogiki w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, gdzie prowadzi laboratorium psychologiczne, które jest najważniejszym ośrodkiem naukowym w dziedzinie pedagogiki. Tutaj spotyka wybitnych współpracowników Wacława Sierpińskiego, Bogdana Nawroczyńskiego, Tadeusza Jaroszyńskiego, Mariana Falskiego, Józefa Kotarbińskiego i Alfreda Tarskiego. Po likwidacji Państwowego Instytutu Pedagogicznego w 1926 roku z ogromnym entuzjazmem angażuje się w pracę w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jednocześnie wydaje jedyne w Polsce czasopismo psychologiczne, biuletyn Koła Psychologicznego, później Polskie Archiwum Psychologiczne, mówiące o osiągnięciach w dziedzinie teoretycznej psychologii w Polsce. Kierownictwo nad czasopismem obejmuje sama Józefa Jodejko, która już posiada wcześniejsze doświadczenie redakcyjne związane z założeniem
i wydawaniem przyglądu psychologicznego w Brukseli. Józefa Jotejko uważana jest za reformatorkę polskiej szkoły, przy czym ważne są jej spostrzeżenia na temat pedagogiki, które słusznie traktuje jako naukę o dziecku. Niezmiennie głosi, że wszystkie dzieci, niezależnie od klasy społecznej, z której się wywodzą, powinny mieć równe prawa w dostępie do oświaty. Jej praca, metoda testów umysłowych i jej wartość naukowa, opublikowana w roku 1924, uważana jest za kamień milowy na drodze rozwoju psychologii dziecięcej. Pomimo, że pozostawia po sobie liczne badania, naznaczone entuzjazmem pionierów odkrywających i badających nowe dziedziny nauki, nie doczekała się ani zasłużonej pamięci, ani należnego jej miejsca w świecie nauki w Polsce, gdzie dotąd nazwisko Jotejko kojarzy się jedynie z Tadeuszem, bratem Józefy Jotejko. Sława oraz naukowe osiągnięcia Józefy Franciszki Jotejko powracają do świadomości społecznej wraz z nowymi inicjatywami młodych emigrantek z Polski na terenie Królestwa Belgii. Kobiety pracujące naukowo, urzędniczki europejskie, badaczki, przedsiębiorczynie, nauczycielki wraz z rzeszą kobiet prężnie działających w organizacjach pozarządowych nie zapominają o polskiej wybitnej pani profesor, dzięki której osiągnięcia w dziedzinie równouprawnienia w świecie nauki mogą po dzień dzisiejszy istnieć. Właśnie w tym kontekście dwie organizacje pozarządowe, Brukselski Klub Polek oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia w Luen, zaangażowane w sprawy polskich emigrantek mieszkających na terenie Królestwa Belgii, od 2016 roku wskrzeszają pamięć o Józefie Jotejko, organizując konkurs na wybitną Polkę w Belgii. Należy dodać, że coroczna uroczystość objęta jest honorowym patronatem ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli i cieszy się dużym zainteresowaniem w świecie Polonii i Polaków żyjących za granicą. W latach 20. ubiegłego wieku Józefa Jotejko była wymieniana na krótkiej liście najbardziej znaczących kobiet przełomu XIX i XX wieku. Stawiano ją w jednym rzędzie z aktorką Heleną Mądrzejewską oraz noblistką Marią Skłodowską-Curie. Charles Richet napisał o niej we wspomnieniu pośmiertnym. Nigdy nie miałem ucznia tak pracowitego, bardziej bystrego, ani tak wybitnego eurydyty. Zmarła 24 kwietnia 1928 roku w Warszawie w wieku 64 lat. Żegnali ją przedstawiciele Sejmu, Senatu, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, rektorzy Uniwersytetu, Wolnej Wszechnicy, profesorowie uczelni, delegaci związków nauczycielskich. Na czele konduktu żałobnego niesiono wieńce od marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydentowej Mościckiej. Pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 113. Tysiące ludzi żegnało kobietę, wielką uczoną, której zamiłowania do pedagogiki można ująć w jej słowach. Zjawiskiem pierwotnym w powołaniu pedagogicznym jest zainteresowanie, jakie wzbudza sam proces rozwoju. To jest ów fakt niesłychany, że z chaosu wyłaniają się postaci, a nauczycielowi dane jest być świadkiem tych olśniewających przekształceń. Dane mu jest przyczynić się do nich w pewnej mierze i wyodrębnić z chaosu postaci, tak jak figury w zagadkach. Aby osiągnąć dobre wyniki, należy wczuć się w duszę istoty wychowywanej, a jednocześnie wczuć się w te postaci piękna, dobra i wiedzy, dla których chcemy wzbudzić uwielbienie. Opracowanie tekstu Katarzyna Radomska czytał Mirosław Szcześniak.